Cześć, z tej strony Ewelina, czyli Scrapbooking by Ewela. Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Widzimy się dzisiaj po raz kolejny tak trochę twarzą w twarz. Mimo, że ja Was nie widzę, ale Wy widzicie mnie i jest to dla mnie taka inna forma filmu, którą stosuję rzadko, między innymi dlatego, że ciężko mi znaleźć w domu takie miejsce, w którym mogłabym spokojnie taki film nagrać, zamontować statyw i żeby jeszcze tło było jakieś takie w miarę przyzwoite. Natomiast wracając do tematu, widzimy się tutaj dzisiaj ze względu na to, że kilka dni temu na moim kanale stuknęło aż 1000 subskrypcji. Jest to dla mnie ogromna radość. I tym filmem chciałabym też przekazać Wam swoją wdzięczność w tym zakresie, ponieważ dzięki Waszej obecności, dzięki temu, że oglądacie moje filmy, lajkujecie, komentujecie, mogę się dzisiaj cieszyć tym 1000 subskrypcji. Jest to dla mnie sytuacja wyjątkowa. Kanał zakładałam niespełna 1,5 roku temu, a dokładnie 1 rok i 5 miesięcy temu i przez ten czas przewinęło się tutaj mnóstwo osób. Zarówno subskrybujących kanał, jak i niesubskrybujących. Ja ze swojej strony opublikowałam tutaj niemal 200 filmów, z tego około połowa są to takie tradycyjne filmy gadane, w których coś pokazuję i opowiadam, natomiast druga połowa są to takie krótkie shortsy, odpowiednik instagramowych rolek. W tym czasie prawie 3000 godzin spędziliście na oglądaniu mnie i słuchaniu mnie. Jest to dla mnie czas po prostu niepojęty. W związku z tym, że tyle się tutaj dzieje i działo, dzięki Wam, chciałabym Wam podziękować, organizując taką zabawę, rozdawajkę typu candy. Natomiast zanim przejdę do opowiadania o tym, w jaki sposób chciałabym tą zabawę zorganizować, to chciałabym przede wszystkim podziękować tutaj Karolinie z kanału Scrap & Deco Crafts, która 1,5 roku temu usilnie mnie namawiała do założenia właśnie swojego kanału na YouTube. Ja się długo opierałam, długo mówiłam, że nie dam rady, że się wstydzę, że jeszcze milion innych powodów. Natomiast dzisiaj wiem, że założenie tego kanału było strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu, że filmy publikuję regularnie, mam straszliwą mobilizację do tego, aby działać. Aby mieć Wam co pokazać, aby nagrywać te filmy i utrwalać w ten sposób swoje prace. Geneza tego kanału jest taka, że właściwie chciałam mieć też pamiątkę po tych pracach, które idą w świat. Nie da się ukryć, że większość prac robię albo na prezenty, albo na zamówienia. Mało z moich skrapowych prac zostało u mnie, ze mną, więc tak naprawdę ślad po nich i słuch o nich by pewnie w mojej pamięci szybko zaginął, ponieważ prac tych jednak powstaje dość sporo. Dzięki filmom, które nagrywam, mam pamiątkę po tych pracach, które zostały już przekazane w inne ręce, zatem łączę przyjemne z pożytecznym. Jeśli chodzi o treści, które się tutaj pojawiają, to są to nie tylko prezentacje, ale również różnego rodzaju tutoriale i porady, które się cieszą Waszym niezmiennie stałym zainteresowaniem. I pochwalę się, bo jeżeli jeszcze ktoś nie wie, to udało mi się w całości umieścić tutaj warsztat albumowy dla osób początkujących, który krok po kroku przeprowadza Was poprzez tworzenie całego albumu samodzielnie od podstaw. I myślę, że jest to naprawdę dobra szkoła dla osób, które swoją przygodę ze scrapbookingiem dopiero zaczynają. Znajdziecie na moim kanale naprawdę sporo treści. Ci, którzy znają mnie dobrze, czy też tylko wirtualnie, czy też osobiście, bo z częścią Was miałam okazję poznać się na zlotach, bądź też na innych skrapowych spotkaniach, wiedzą, że jestem taką skrapową oszczędniczką. Także u mnie ekonomia w skrapowaniu jest na pierwszym miejscu. Dzięki temu udzielam Wam też sporo rad, w jaki sposób na tym skrapowaniu zaoszczędzić, bądź też robić to w taki sposób mało wymagający, jeżeli chodzi o budżet. No bo jak wiemy, każde hobby wymaga jakiegoś zaangażowania i wkładu finansowego,
ale ja tutaj staram się Wam pokazać, w jaki sposób ten wkład finansowy można zminimalizować, tak aby cieszyć się swoją pasją mógł każdy, nie tylko ten, kogo stać na najnowsze skrapowe nowinki. A nie da się ukryć, że w tym skrapowym świecie zalewa nas fala różnego rodzaju nowości, nowych papierów, nowych gadżetów, nowych przydasi, nowych narzędzi, wykrojników i tak dalej. Więc tak naprawdę otwierając YouTube'a z różnymi filmami, polecajkami, można zwyczajnie dostać oczopląsem. No dobrze, pogadałam sobie chwilę o tym, co tutaj na tym moim YouTubie można znaleźć. Natomiast teraz przejdźmy do meritum i do sedna tego filmu. A więc co wymyśliłam, w jaki sposób chciałabym się podzielić z Wami paczką niespodzianką przydasiową. A jak już być może wiecie, stało się to taką moją małą tradycją, że jakieś takie większe sukcesy tutaj na YouTubie staram się właśnie w ten sposób świętować, przekazując Wam też troszeczkę swoich skrapowych zbiorów i pozwalając na to, abyście mogli zobaczyć, z jakimi materiałami ja na co dzień pracuję i jakimi na co dzień się posługuję. Także nagrodą w dzisiejszej rozdawajce będzie paczka niespodzianka przydasiowa. Na pewno znajdą się tam jakieś papiery, na pewno znajdzie się tam jakaś kartka bądź inna praca przygotowana przeze mnie, a o całej reszcie dowie się osoba, która ją wygra. Aby nie była to taka czysta loteria z losowaniem po prostu, to będzie trzeba wykonać 4 zadania, aby wziąć udział w tej rozdawajce. I wymieniając te zadania, pozwolę sobie posłużyć się kartką, aby niczego nie zapomnieć. Pierwszym obowiązkowym warunkiem do udziału w mojej zabawie jest subskrypcja tego kanału. Zatem obowiązkowo należy ten kanał subskrybować. Kolejna rzecz to polubienie tego filmu, czyli dajecie pod filmem po prostu łapkę w górę. Kolejna rzecz to napisanie komentarza. I tutaj bardzo ważna rzecz, ponieważ na podstawie komentarzy chciałabym nagrać kolejny filmik z cyklu Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Pomyślałam sobie, że kiedy już 1,5 roku na tym YouTubie jestem i mam swoich stałych widzów, warto byłoby się poznać z Wami jeszcze bliżej. W związku z tym daję Wam możliwość zadania mi dowolnych pytań, czy też dotyczących tematyki skrapowej, okołoskrapowej, jak również tej prywatnej. Oczywiście omijajmy takie sfery bardzo intymne i osobiste. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat, nie wiem, mojego wykształcenia, mojej pracy, tego, czym zajmuję się na co dzień, wygląda moja rodzina, moje inne zainteresowania, to jak najbardziej są to tematy, które w takim filmie Q&A możemy poruszyć. Zatem napisanie komentarza z pytaniem będzie kolejnym warunkiem obowiązkowym wzięcia udziału w tej zabawie. I czwarty warunek, będzie mi bardzo miło, jeżeli zaprosicie do tej osoby jakichś swoich znajomych. Najlepiej byłoby to zrobić w komentarzu pod filmem, oznaczając te osoby. Natomiast możecie również zrobić to w taki sposób, że udostępnicie ten film na swoich mediach społecznościowych. Może to być Facebook, Instagram, bądź właśnie swój kanał na YouTubie. I jeżeli chodzi o to, w jaki sposób i czym będę się kierowała, wybierając zwycięską osobę, będzie to po prostu najciekawszy komentarz z takim najciekawszym, najbardziej głębokim pytaniem na właśnie do tego filmu Q&A, który miałabym zamiar w przyszłości dla Was nagrać. Oczywiście wybór będzie subiektywny, więc musicie po prostu mi zaufać, że no, wygra jedna ta osoba, która najbardziej poruszy moje skrapowe bądź też nieskrapowe serce i w taki sposób zostanie wybrany zwycięzca, któremu wyślę paczkę niespodziankę. Jeśli chodzi o wysyłkę, to będzie to paczkomat i wysyłkę na terenie Polski pokrywam ja. Zatem udział w tym konkursie, w tej zabawie nic nie będzie Was kosztował. Ja myślę, że zawartość paczki to będzie o wartości około 100 zł, może ciut mniej, może ciut więcej. Natomiast no, nie da się ukryć, że bardzo chciałabym osobę, która otrzyma tą paczkę, w jakiś sposób tam uszczęśliwić, aby mogła ona coś skrapowego z tego zestawu przydasi uczynić.
Może będzie to takim pozytywnym impulsem dla osób, które myślą o skrapowaniu, oglądają różne kanały skrapowe, między innymi mój, ale same do tej pory jeszcze nic nie zrobiły. Do tej pory organizowałam już kilka razy taką rozdawajkę i zawsze starałam się w mojej paczce umieścić taki zestaw produktów, który będzie pozwalał wykonać od A do Z chociaż jakąś prostą pracę skrapową typu kartka. Mam nadzieję, że tą opowiastką zachęciłam Was do udziału w mojej zabawie. Jeśli chodzi o moje plany na przyszłość związane z rozwojem tego kanału, to ja oczywiście bardzo chciałabym nadal utrzymać regularność umieszczania tutaj materiałów. Jak wiecie, bądź też nie wiecie, umieszczam tutaj filmy 3 razy w tygodniu. Co najmniej raz w tygodniu, zawsze w piątek o godzinie 10, bądź też w kilka minut po 10. Jest to taki dłuższy film z prezentacją, z jakimś tutorialem. Natomiast 2 razy w tygodniu są to krótkie prezentacje moich prac, czy też albumów, czy kartek, czy boksów. Czasami jakiś taki przyspieszony tutorial się pojawia. Moim planem na przyszłość, oprócz regularnej publikacji, jest dalsze utrzymywanie serii, które gdzieś tutaj rozpoczęłam. Przede wszystkim już 2 albo 3 rok z rzędu ja porządkuję swój scraproom, który oczywiście sporządkowany tak do końca nigdy nie jest, ale staram się znaleźć w nim takie rozwiązania organizacyjne, które będą sprawdzały mi się na 125%. W związku z tym ja też dzięki temu, że nagrywam dla Was te filmy, mam dużą mobilizację do tego, aby faktycznie coś w tym kierunku podziałać. Dużym Waszym zainteresowaniem cieszyły się na przykład filmy z segregowania moich papierów skrapowych, których naliczyłam w swoich zbiorach aż 30 kg, ale tak naprawdę to było tylko 30 kg, bo moje koleżanki skraperki mają tych papierów co najmniej tonę w każdej szafie. W przyszłości mam również zamiar kontynuować dzieło nagrywania warsztatów albumowych. Ponieważ był tutaj album dla osób początkujących, to kolejny warsztat, który kiedyś, mam nadzieję, powstanie, będzie już dla takich osób średnio zaawansowanych. Myślę, że filmów zakupowych pojawi się teraz mniej, ponieważ na tą chwilę nie jestem w żadnym design teamie, więc nie ma też jakiejś takiej zewnętrznej, no może nie presji, no ale sami wiecie o co chodzi, nie ma jakiejś takiej zewnętrznej mobilizacji do tego, aby te swoje paczki zakupowe pokazywać. A ja w tym roku mam też duże takie postanowienie, żeby moje zakupy ograniczyć, ponieważ chciałabym wykorzystać część chociażby z tych zasobów, które mam. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale, a których jeszcze tutaj nie było, nie ma, nie pojawiły się, to oczywiście jestem też otwarta na wszystkie Wasze propozycje. Czas zabawy myślę, że wyznaczymy sobie na niespełna 2 tygodnie, tak abym mogła też przygotować film z odpowiedziami, w których też wyłonimy zwycięzcę tej zabawy. Natomiast szczegółowy regulamin całej jej zabawy Candy znajdziecie po prostu w opisie pod filmem, do którego Was odsyłam. Będą tam się znajdowały wszystkie niezbędne terminy i zapisy regulaminowe punkt po punkcie, aby wszystko było jasne, klarowne i czytelne. I jeśli chodzi o ten dzisiejszy gadany filmik, to myślę, że byłoby to na tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za każde dobre słowo w komentarzu, za każdą łapkę w górę i za każdą przeoglądaną minutę. Możecie mi wierzyć, że jest to naprawdę dla mnie bardzo ważne. Jest to dla mnie motywacją i mobilizacją do pracy. Dzięki temu tak naprawdę te treści powstają regularnie i oby tak zostało. Życzę Wam wszystkiego dobrego i koniecznie bierzcie udział w rozdawajce, bo być może tym razem do Was uśmiechnie się szczęście i to właśnie Wy będziecie mieli okazję otrzymać ode mnie niespodziankę z okazji 1000 subskrypcji na moim kanale. Do zobaczenia. Pa!